Panie trenerze, walczyliśmy do końca, ostatecznie to jednak rywale wygrali w dogrywce. Jak pan skomentuje to spotkanie? No tak, ten mecz był bardzo trudny, bardzo ciekawy z obydwu stron. Pierwsza tercja uważam zdecydowanie dla nas, ale problem ze strzelaniem bramek, gdy tam sobie mogli prowadzić a spokojnie dalej grać. Początek drugiej tercji tak samo, przewagi, tylko chcieli, znowu jsme malo strzelali do pustej bramki, przeciwnik dobrze bronił, tam były tak samo okazje do prowadzenia. Później druga polowa, pod hale nas tam parę zmian przycisnęło, bezsensowny faul, z przewagi oni trafili 2-1. No a trzecia tercja, uważam, z jednej i z drugiej strony bardzo, bardzo dobrze, od 10, tam 12 minuty trzeciej tercji jsme grali w tercji Podhala. Tam jeszcze tak samo faul, jeden głupi, no ale w końcu jsme wywalczyli tu brankę, jak była szóstka na lodzie. No w dogrywce to po prostu blend do zmiany, bardzo, bardzo duży blend, zaproponowali jsme Nowemu Targu tą drugą bramkę, albo jsme mi dali ją na talerzu, co po prostu jak gdyby celý ten punkt widzenia na ten mecz z naszej strony był bardzo dobry, skreślilo na naszą niekorzyść. Także uważam, że ten jeden punkt je dzisiaj za mało. Pora teraz zapytać o Puchar Kontynentalny Wojens. Jak będzie cała wyprawa logistyczna wyglądać? No tak wiadomo, że my jutro we wtorek trenujemy, we środę rano wyjeżdżamy autokarem, przespimy se, czwartek trening, hotel, piątek rozjazd, a w piątek gramy pierwszy mecz, także no, ciekawy, na pewno ciekawy turniej, bardzo wymagający z przeciwnicy, mentalnie po prostu se musimy od jutrzejszego dnia przygotować do tego wyjazdu, a oczywiście powalczyć o jak najlepszy wynik. Wciąż nie ma w drużynie Tomasa Urbana. Kiedy możemy go zobaczyć na lodzie? No, on tu był dzisiaj na meczu, ale jeszcze dobiera antybiotyka. Bierze, także jeszcze parę dni po prostu jego braknie. Albo i w tym turnieju go braknie. A później po turnieju już by miał dołączyć do zespołu a zacząć grać.